pominięty, jakby była tylko ograniczona ilość dzieci i młodzież, żeby na tyle, ile mogła. Natomiast są to rzeczy bardzo piękne i za te kierowanie tą młodzieżą naszą bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim opiekunom, którzy są tutaj, wykonują tą pracę. Bardzo dziękuję również pani prezes, która tak zwanym deficytem, ale ponieważ wiedzieliśmy, że potrzebujecie kolejne jak gdyby materiały do tego, żeby się rozwijać i żeby doskonalić swoje umiejętności manualne i nie tylko, postanowiliśmy przede wszystkim przywieźć wam troszeczkę pamiątek z tych targów, na których wasze woreczki były rozdawane. Tam była pani Wisia Poręgach, teraz to po mojej lewej stronie, tak skromnie, nie wiem, jak można tak zrobić, skrzyżować, ale widocznie tak można. Pani Wisia...